Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczęła dziś pracę nad projektami ustaw prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Światło dzienne ujrzały poprawki, które Kancelaria Prezydenta uzgodniła z Klubem Prawa i Sprawiedliwości. Prace nad projektem zaczęły się od sprzeciwu opozycji. Ta zarzuciła prezydentowi kapitulację, tym samym robiła wszystko, żeby zablokować obrady. Chciałabym także złożyć wniosek formalny o to, aby zwrócić się do Komisji Ustawodawczej o wyrażenie opinii na temat przedstawionego przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS-ie. Pani poseł. Z tej uwagi. Pani poseł. Ten wniosek będzie możliwy do zgłoszenia po rozpoczęciu realizacji porządku dziennego. Proszę przestrzegać stosownych przepisów. Panie Przewodniczący, chciałbym poprzeć wniosek o odrzucenie obu projektów ustaw. Sytuacja, w której jesteśmy obecnie, jest naprawdę skrajna, a sposób procedowania nad tymi projektami budzi najwyższe zgorszenie. Panie pośle, my w tej chwili procedujemy nad pierwszym projektem dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę do tego się ograniczyć. Rozpoczęcie prac nad poprawkami zajęło komisji niemal 2 godziny. Jedna z nich przewiduje m.in. głosowanie bezwzględną większością na wspólną listę 15 kandydatów do KRS. W przypadku, kiedy ci nie będą mogli zostać wybrani z listy kandydatów większością 3/5 głosów. Sejm wybiera członków Rady na wspólną 4-letnią kadencję większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby, głosując na listę kandydatów. Zgodnie z poprawką na liście miałby się znajdować co najmniej jeden kandydat z każdego klubu poselskiego. Inna poprawka wprowadza możliwość zgłaszania kandydatów do KRS przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Kolejna z poprawek skarga vacatio legis z 30 dni do 14. Do przyjętych dziś zmian odniósł się profesor Jakub Stelina. Dla prezydenta ważny był ten kompromis polityczny, to zagwarantowanie współtworzenia, współkreowania Krajowej Rady Sądownictwa przez w miarę szeroką platformę polityczną wykraczającą poza obóz rządowy. No i po prostu trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. I to rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom prezydenta. Minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek podkreśliła, że niezawisłość sędziego dotyczy kwestii związanych z jego orzekaniem, a nie wyborem. KRS nie jest bowiem organem sądowniczym. W ten sposób odniosła się do, jak zaznaczyła, bezprzedmiotowych zarzutów opozycji. Nie rozumiem, w jaki sposób państwo wiążecie członkostwo w KRS-ie, czy sposób wyboru członków KRS-u z niezawisłością konkretnego sędziego orzekającego w danej sprawie. Podczas komisji padły skandaliczne słowa rzecznika KRS, sędziego Waldemara Żurka, który wrócił do tematu tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału z 2007. Sędziowie wybierani są przez sędziów. Ja wiem, że państwo się powołujecie teraz na nowy tak zwany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale wiecie dobrze o tym, że udział w tym składzie brali tak zwani sędziowie nazywani przez media dublerami. Orzeczenie non existence, nieistniejące. Proszę państwa, co mówi konstytucja? Panie sędzio, to co pan w tej chwili mówi, to jest skandaliczne. Te słowa oburzyły przewodniczącego komisji Stanisława Piotrowicza, ale też innych członków komisji. W obradach udział wzięła także strona społeczna, a nie stroniła słów pod adresem polityków blokujących reformę sądownictwa. 80% społeczeństwa czeka na zreformowanie polskiego sądownictwa. W tych 80% społeczeństwa są wyborcy i Nowoczesne, i Platformy Obywatelskiej. I proszę sobie wyobrazić, ten ogrom goryczy, ten ogrom niezadowolenia społecznego, ten ogrom krzywd, jakie spotyka społeczeństwo ze strony wymiaru sprawiedliwości. Czy to nie należy je najszybciej ukrócić? Zadajcie sobie, kochani, pytanie. Zadajcie sobie pytanie. Czy wy służycie narodowi, czy służycie jakimś obcym korporacjom? Szanowni drodzy państwo, ale jeszcze jedno. Odebrać głos. Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Budkę, ażeby się uspokoił i poczekał.
Proszę, panie pośle Curyło, proszę kontynuować. No cóż, no boli czasami. Jak wynika z informacji podanych przez przewodniczącego komisji posła Stanisława Piotrowicza, prace nad prezydenckimi projektami zmian w KRS i SN mogą zakończyć się na przyszłym posiedzeniu Sejmu. Drugie czytanie projektu o SN i KRS zaplanowano w Sejmie na 6 grudnia. Sejmowa komisja rozpoczęła pracę nad poselskimi projektami ustaw przewidującymi zmiany w ordynacji wyborczej. O upartyjnieniu samorządów mówi Kukiz 15. O upolitycznieniu wyborów totalna opozycja. Swoich propozycji broni Prawo i Sprawiedliwość i przypomina skandal, jakim zakończyły się ostatnie wybory samorządowe. Najpierw szereg zarzutów podnosiła Państwowa Komisja Wyborcza, a konkretnie jej szef Wojciech Hermeliński. Cały czas twierdzimy, że one mogą być zdestabilizowane i mogą być zagrożone. Mowa o najbliższych wyborach samorządowych. Czarne scenariusze kreśli także opozycja. Od Państwowej Komisji Wyborczej wszystko się rozpocznie. To ona powoła Krajowe Biuro Wyborcze, czyli taki zarząd, który będzie stanowił pieczę nad wyborami. To poseł Mariusz Witczak z PO. Jeszcze dalej idzie Sławomir Neumann. To nie jest kwestia kontrolowania komisarzy, tylko decyzji, które komisarze podejmą. A podejmą je takie, jakie trzeba. Czyli zbudują okręgi wyborcze na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości. Jednak reforma PKW nie jest przewidziana na tę, ale na kolejną kadencję parlamentu. Dlatego to właśnie na obecnym składzie organu będzie spoczywać szereg nowych zadań. Przy tym systemie, jaki chce się wprowadzić, to według naszej opinii się nie da. Dziś projektem zmian w ordynacji wyborczej zajęła się Sejmowa Komisja. O odroczenie prac wnioskował poseł Marcin Kierwiński. Składam wniosek formalny o przerwę, w której prezydium komisji wystąpi do Biura Analiz Sejmowych o stosowne ekspertyzy dotyczące konstytucyjności zaproponowanych rozwiązań. O wysłuchanie publiczne w tej sprawie apelował klub Kukiz 15. My nie możemy bać się obywateli na sali. Sala kolumnowa powinna być gotowa. Możemy tam zaprosić nawet 500-600 osób. Bo Prawo i Sprawiedliwość poprzez zmiany w kodeksie wyborczym uderzy w główny postulat Kukiza – jednomandatowe okręgi wyborcze. To przede wszystkim uderza w obywateli, dlatego że jednomandatowe okręgi wyborcze powodowały, że w gradach gmin znajdowały się osoby absolutnie wolne od jakichkolwiek uwarunkowań politycznych. Nie chodzi tu o przywilejowanie komitetów partyjnych. One właśnie w JOW-ach całkiem nieźle się mają, ale o to, żeby wynik wyborów odzwierciedlał wolę obywateli. Żeby nie było tak, że jest jeden komitet, co ma 26% głosów i zyskuje pełną kontrolę w gminie, a drugi, co ma 20%, nie ma żadnych radnych. A tak się zdarzało w JOW-ach. Mówił jeszcze przed procedowaniem ustawy w Sejmie poseł Marcin Horała. Dziś odbijał także argumenty o upolitycznienie wyborów. Za czym zdaniem opozycji mają stać komisarze wyborczy? Teraz mamy 100% gwarancję stronniczości, no bo dzielą te okręgi ci, którzy potem sami w nich startują. No to żeby chociaż, nie wiem, to było naprzemiennie, że radni jednej gminy ustalają w innej, no to chociaż sami by w niej nie startowali, a teraz startują. Zmiany w kodeksie wyborczym mają być odpowiedzią na skandal, do jakiego doszło w trakcie poprzednich wyborów samorządowych. Nieprawidłowości kwestionował poseł Piotr Zgorzelski z PSL. Skoro intencją dla grupy posłów jest to, że trzeba zmienić prawo ze względu na to, że wybory były sfałszowane, to dlaczego do tej pory nie ma ani jednego dowodu na to fałszerstwo? Do sądów trafiły jednak setki protestów wyborczych. One były masowo albo odrzucane, albo zostawiane ad acta bez rozpatrzenia. Prowadzono wszelkie możliwe czynności, żeby zniechęcić do zgłoszenia takich wniosków. Procedowanie ustaw będzie kontynuowane. Na jutro zaplanowano kolejne prace komisji. Początek o godzinie 10. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskich reprywatyzacji wzięli diś pod lupę kamienicę przy Szeregera 72. Przed komisją stanęli mieszkańcy nieruchomości, były burmistrz dzielnicy Bielany Zenon Dubiel oraz Iwona Polańska-Świtka, urzędnik Miejskiego Biura Spraw Dekretowych. Komisja weryfikacyjna badała dziś reprywatyzację nieruchomości przy ulicy Szregera 72 na Stołecznych Bielanach. Miasto przekazało nieruchomość spadkobiercom dawnych właścicieli. Wątpliwości w tej sprawie budzi m.in. brak oryginału pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi przez ówczesnych właścicieli pod koniec lat 40. Pierwszy zeznawał Zenon Dubiel, były burmistrz Bielan oraz były miejski radny Platformy Obywatelskiej. Jak powiedział, budynek przy ulicy Szregera 72 został ponownie przekazany w prywatne ręce na podstawie dokumentów z Urzędu Miasta. Dzielnica nie uczestniczyła jednak w procesie decyzyjnym kamienicy. Czy nie należało jednak takiego pisma skierować chociażby do opinii prawnej w dzielnicy?
to było kierowane bezpośrednio do Urzędu Miasta, w związku z czym nie widziałem zasadności kierowania tego do opiniowania w dzielnicy. To kto miał bronić mieszkańców dzielnicy? To po co jest burmistrz dzielnicy Bielany? No ma parę czynności do wykonania. Świadek przyznał również, że posiada 10% udziałów w spółce Posesor, która po reprywatyzacji zarządzała kamienicą. Nie widzę tu żadnych problemów i żadnych jakichś etycznych, czy jak pan był uprzejmy powiedzieć, wątpliwości. Kamienica przy ulicy Szregera 72 dwukrotnie została oddana w prywatne ręce w 2008 i w 2012 roku. Wtedy też zaczęły się problemy jej lokatorów. Podobnie jak w przypadku poprzednich nieruchomości, lokatorzy kamienicy stali się obiektem nękania. Procent podniesiono świadkowi czynsz? Na 1200 zł. Z 400 na 1200. Według Marka Pogorzelskiego burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel miał powiedzieć do jednej z lokatorek znamienne słowa. Ta pani była prawniczką, lokatorka i no już przycisnęła, ona tam się z nim kiedyś spotkała, a on mówi, czego się pani dziwi? Wasze ulice, nasze kamienice. I jeszcze tak, raz, może pan powiedzieć? Wasze ulice, nasze kamienice. Kto tak powiedział? Pan burmistrz do pani Rajkiewicz. Z kolei trzeci ze świadków to Ewa Turek, która od wielu lat prowadzi w kamienicy przy ulicy Szregera 72 sklep spożywczy. Świadek zeznała, że jej życie po przekazaniu budynku znacznie się zmieniło. Znacząco wzrosła należność za wynajem lokalu z 3000 do 20000 zł. Żądano także od niej wyprowadzenia się, a nawet odszkodowania w kwocie 500000 zł. Tymczasem urzędniczka Miejskiego Biura Spraw Dekretowych Iwona Polańska-Świtka, zeznając przed komisją weryfikacyjną, przyznała, że brak oryginału pełnomocnictwa właścicieli i posługiwanie się w sprawie odzyskania nieruchomości przy ulicy Szregera 72 na warszawskich Bielanach było zgodne z ówczesnym prawem. Sprawę dotyczącą Szregera 72 bada obecnie także prokuratura regionalna we Wrocławiu. Rusza nowy program rządu dla seniorów Opieka 75+. Na dofinansowanie usług opiekuńczych przeznaczono 57,5 miliona złotych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że programem może być objętych 13,5 tysiąca seniorów. Wprowadzenie programu 500+ radykalnie ograniczyło poziom ubóstwa w polskich rodzinach. Taki sam efekt rząd chce teraz uzyskać, jeśli chodzi o osoby starsze. Ponad 57 milionów na program Opieka 75+ nie stanowi wielkiej kwoty dla budżetu. Może za to skutecznie rozwiązać wiele społecznych problemów, podkreśla ekspert Mariusz Kękuś. Dzisiaj 430 gmin nie ma żadnych usług opiekuńczych. To oznacza, że 20%, to jest co piąty senior, jest pozbawiony pomocy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program, który będzie dedykowany dla tych seniorów, żeby poprawić dostępność do opieki, żeby pomóc osobom starszym, schorowanym skorzystać z tej opieki. Stojąc przed skutkami starzejącego się społeczeństwa, resort przez program 75+ chce zwiększyć dostępność do usług opiekuńczych dla osób od 75 roku życia, które mieszkają na terenach gmin do 20 tysięcy mieszkańców, bo tam dochodowość jest najniższa. Chcemy zainteresować samorządy rozwijaniem usług opiekuńczych. Program jest adresowany do osób samotnych. Mają to być gospodarstwa samotne, bo sytuacja emerytów, tych, którzy są sami i do tego jeszcze mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie też trudniejsza niż w sytuacjach, w których te gospodarstwa są dwuosobowe. W ramach polityki senioralnej dzisiaj ruszyła także druga edycja Seniora Plus na rok 2018. Resort przeznaczy na ten cel 80 milionów złotych. Z tych środków mogą korzystać samorządy, żeby zmodernizować obiekty przeznaczone na domy dziennego pobytu. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 300 tysięcy złotych. Dofinansowywany jest także koszt pobytu. Trzeba podkreślić, że to są usługi socjalne, w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze czy rehabilitacyjne, ale także usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe, bo to różnego rodzaju zajęcia teatralne, koncerty, wycieczki, ale także aktywność ruchowa, czy też różnego rodzaju zajęcia z terapii zajęciowej. Państwo będzie musiało wspierać rencistów i emerytów w dłuższym okresie czasu z uwagi na system emerytalny, mówi profesor Zdzisław Kordel.
ten nowy system emerytalny, który być może w przyszłym roku zostanie wprowadzony z innymi założeniami, jak powiedzmy emerytura obywatelska i tak dalej, będzie dotyczył tego pokolenia, które będzie w danym momencie pracowało. Dotychczasowy system nie wspierał indywidualnego oszczędzania na emeryturę. Przechodzący dziś na emeryturę zależą od regulacji z poprzednich lat, które często nie gwarantują wystarczających świadczeń. Niewykluczone, że program 75+, który ma wesprzeć najuboższych seniorów, będzie modyfikowany, mówi dr Krystian Mieszkała z Wrocławia. Również osoby starsze mieszkają w większych miastach i tam też należy postulować, by ten program rozszerzyć, ale jako dobry sygnał należy odbierać obecny program, który w pierwszym kroku będzie docierał de facto do osób najbardziej potrzebujących. Obecnie 81% uprawnionych do odejścia na emeryturę zgodnie z przywróconym wcześniej wiekiem otrzymało już w tej sprawie decyzję z ZUS. Szacuje się, że do końca roku ten procent może się jeszcze zwiększyć do około 90%. Marynarka wojenna świętuje 99. rocznicę jej odtworzenia. Uroczystościom towarzyszyło wcielenie do służby nowo wybudowanego niszczyciela min ORP Kormoran. To jednak nie koniec inwestycji. O kolejnych krokach zmierzających do odbudowy marynarki wojennej poinformował minister Antoni Macierewicz. Rychło podpiszemy decyzję o budowie dwóch następnych takich jednostek. A także rozstrzygnie się los produkcji nowoczesnych okrętów podwodnych, okrętów wyposażonych w rakiety manewrujące, tak żeby żaden wróg nie mógł zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Marynarka wojenna była przez wiele lat z różnych powodów zaniedbana. Marynarka wojenna przez wiele lat nie mogła dobić się tego, żeby decydenci rozstrzygnęli, czy chcą, czy nie chcą jej rozwijać. Tymczasem zagrożenia, jakie stoją przed Rzeczpospolitą, rozstrzygają tę sprawę jednoznacznie. Polska musi być silna na Bałtyku. Polska musi mieć zdolności obrony się na Bałtyku właśnie. Chcę zwrócić uwagę, że poza budową nowoczesnych jednostek, mówimy tutaj nie tylko o okrętach klasy Kormoran, nie tylko o okrętach podwodnych, mówimy także o okręcie klasy Ratownik, a także o innych inwestycjach. Podejmujemy także decyzję otwarcia na Bałtyk Zalewu Wiślanego. I to już wszystkie wiadomości w głównym wydaniu Informacji Dnia. Zapraszam Państwa jeszcze po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.